15 maja, Krystyna Witkowska, witam i zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu powiemy o prestiżowej nagrodzie za mediatekę, powiemy o co apelowali kandydaci do Europarlamentu, w wydaniu także o 13. edycji Festiwalu Klarnetowego. A rozpoczniemy od miłej informacji. Piotrkowska Mediateka top inwestycją komunalną 2019 roku. Wczoraj wieczorem podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prezydent miasta Krzysztof Hojniak odebrał nagrodę dla Top Inwestycji Komunalnej 2019. Tytuł ten uzyskała Piotrkowska Mediateka 800-lecia, która obok 9 innych inwestycji z całego kraju doceniona została przez organizatora plebiscytu, portal samorządowy. Nagrody dla Top Inwestycji Komunalnej 2019 wręczał Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. A o samej inwestycji i jej znaczeniu dla miasta mówił zgromadzonym prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Hojniak. Medialnie sprawa ucichła, ale problem pozostał, mówią rolnicy z gminy Grabica w powiecie piotrkowskim z tak zwanego Zagłębia Świńskiego. Chodzi o groźbę rozprzestrzeniania się na województwo łódzkie wirusa afrykańskiego pomoru świń. W tej sprawie odbyło się spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim, na którym omawiano dotychczasowe działania. Hodowcy trzody złożyli również swoje postulaty. Pojawienie się wirusa w województwie łódzkim oznacza rolniczą śmierć, mówią hodowcy trzody chlewnej z Grabicy. Boicie się? No a co mamy robić? Wie pan, jak pani by miała trochę... kilka milionów na kresce i możliwość tego, że jutro przyjedzie pan doktor i postawi pieczątkę, a co ja dzisiaj mam jeść? I kto to gospodarstwo nawet kupi, gdybym nawet chciał sprzedać? To przecież dzisiaj nas takich to jest tu. Nie, to nie jeden, to są dziesiątki. Czy ASF oznacza waszą śmierć? No to nie tylko naszą. Nie gospodarcza, cała Polska padnie. No to co, wszyscy przebranżawią się w wołowinę? Jak z wołowiną dzisiaj też jest problem, bo sam też trzymam wołowinę. No nie wiem, czy by gminę było stać mi odszkodowanie wypłacić. Bo na chwilę obecną 4000 sztuk mam. To nie wiem, nie wyobrażam sobie nawet. Głowa się wieje, jak to mówią. Człowiek, jak to mówią, rano wstaje i wiadomości słucha, czy coś się nie dzieje bliżej, no nie? Także to nie jest takie, jak to mówią, no ktoś do pracy idzie, tak jak teraz nauczyciele strajkowali, czy policja, czy coś, no on ma zapewnione, no czy pójdzie do roboty, czy nie pójdzie, czy świstek napisze, że strajkuje. My nie możemy takiego coś zrobić. Pojechaliśmy na strajk pod Rawę Mazowiecką, czy pod tą Wędlinkę. My musimy wrócić do domu, bo trzeba dać oprzątek zwierzętom, chlać, wszystko, a inni mogą strajkować. Dlatego chcą, aby temat choroby afrykańskiego pomoru świń, czyli ASF i zabezpieczenia województwa łódzkiego nie schodził na dalszy plan. Stąd pomysł na spotkanie, by omówić obecną sytuację z przedstawicielami województwa, posłami oraz władzami służb sanitarnych. Wszystko po to, by sygnalizować, że problem pomoru świń to nie tylko kłopot rolników. Na dzień dzisiejszy, że jest zły przekaz mediów. Rolnik jest traktowany, my jesteśmy traktowani jako truciciele środowiska, że dziki po prostu, że biedne zwierzątka przez nas są wybijane. Proszę Państwa, te biedne zwierzątka, jeżeli będzie dalej ASF, to one wykończą rolnika i same wyginą. A jeżeli będą robione konkretne odstrzały sanitarne i zlikwidujemy chorobę, to uratujemy też te biedne zwierzątka. I niech w końcu, kurde, ludzie zrozumią, że na tym samym wózku jedziemy. Jeżeli zlikwidujemy po głowie trzody chlewnej, to w sklepie nie będzie kosztowała szynka, jak już teraz 20, tylko będzie kosztowała 60. I najgorsze co? Stracimy zdrową, polską żywność, co jest najważniejsza. Rolnicy na spotkanie nie przyszli z pustymi rękami. Mają swoje postulaty i żądania wobec władz. Skutecznych działań i przepisów, które by w sposób taki zdecydowany były jasne, stworzenie takich przepisów, które nam pozwolą z chwilą przyjścia ASF-u przetrwać to. Problem ASF jest złożony, mówił podczas spotkania Grzegorz Wojciechowski, wicemarszałek województwa łódzkiego. Zachowanie tej produkcji jest priorytetem. My nawet nie produkujemy żywca wieprzowego tyle, co zjadamy. Więc tym bardziej tu zależy na podtrzymaniu tej hodowli. Kolejna rzecz to też trzeba się przyjrzeć, jakie są drogi przenoszenia ASF-u, bo nie tylko dziki, nie tylko ta bioasekuracja polegająca na tam ogrodzeniu, myciu i siatkach w oknach,
ale również przyjeżdżają samochody z paszą, przyjeżdżają samochody po odbiór świń. I tutaj też musimy popatrzeć, czy nie ma innych dróg przenoszenia wirusa, tak aby on po prostu nie dotarł do gminy Grabice. Podczas spotkania wicemarszałek Grzegorz Wojciechowski oraz poseł Grzegorz Lorek poinformowali, że złożą do ministra rolnictwa wniosek o zwiększenie środków na rzecz powiatowego lekarza weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim z przeznaczeniem na badania pod kątem ASF. Idźmy na wybory. Tak apelowali wczoraj przedstawiciele oraz kandydaci do Europarlamentu Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji prasowej w Piotrkowie Trybunalskim. W trakcie spotkania z dziennikarzami przedstawiono również nowe hasło kampanii. Finisz kampanii kandydatów PiS do Unii Europejskiej będzie prowadzony pod hasłem 26 maja Obroń swoje prawo. PiS chce zagwarantować swoją obecnością w Europarlamencie obronę takich praw jak obrona polskiej waluty, prawa do decydowania o wychowaniu dzieci czy prawa do programów socjalnych. To bezpieczeństwo ekonomiczne Polsce może zagwarantować utrzymanie własnej waluty, a przez to i wielu instrumentów ekonomicznego oddziaływania, na przykład własnego Banku Narodowego, który będzie decydował o poziomie stóp procentowych. To są ważne instrumenty utrzymania wysokiego wzrostu gospodarczego. To od naszych wyborów zależy, jaki będzie kształt Unii Europejskiej, jaki będzie kształt przyszłego polskiego parlamentu. Szanowni Państwo, dbajmy o to, by te wartości, na których wyrosła Unia Europejska, by te wartości, z jakimi chcemy wychowywać nasze dzieci, były zachowane, a do tego może nam posłużyć dobry wybór, może nam posłużyć drużyna i musi nam posłużyć drużyna Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem kandydatów PiS wybór dokonany przy urnach wyborczych zdecyduje o przyszłości nie tylko Unii, ale również Polski. A wysoka frekwencja w regionie może zaważyć na ilości mandatów, jakie przypadną województwu łódzkiemu. Czas na Polskę bez smogu. Takie hasło widnieje na ulotkach rozdawanych dziś przez kandydatki do Europarlamentu z ugrupowania Wiosna. Partia Roberta Biedronia stawia między innymi na ekologię, przekonywały kandydatki dziś na rynku trybunalskim. Do 2018 roku przepisy polskie pozwalały na instalację tzw. kopciuchów. To były piece, które technologicznie były zbliżone do pieców z XIX wieku. A efekty mamy, jakie mamy. 45 tysięcy osób rocznie umiera w Polsce z powodu smogu. My chcemy to zmienić i my nie chcemy gonić króliczka, tylko chcemy go złapać. Dlatego chcemy do 2027 roku wymienić wszystkie piece i również zająć się termomodernizacją budynków. Zrobimy to dzięki środkom unijnym i programom takim jak walki ze smogiem. W efekcie tych działań nie tylko podniesiemy jakość naszego powietrza i jakość naszego życia, ale również obniżymy rachunki za ogrzewanie i naszym celem jest obniżenie rachunków o 20%. Jak podkreślały kandydatki, Piotrków Trybunalski nie przypadkiem znalazł się na ich przedwyborczej trasie, bowiem jest jednym z miast, które znalazły się na liście WHO najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Źródłem smogu jest nie tylko niska emisja, ale także zanieczyszczenia komunikacyjne, które należy eliminować. Piotrkowa to też dotyka i tutaj proponujemy rozwinięcie transportu publicznego na taką skalę, żeby z każdego miasta powyżej 20 tysięcy w całym województwie łódzkim dało się dojechać w mniej niż 50 minut do Łodzi pociągiem. Tak? Pociągiem, nie busikiem, pociągiem, bo pociąg jest takim najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Kandydatki mówiły, że Wiosna ma też pomysł dla Bełchatowa, który za kilka lat, kiedy skończy się wydobycie węgla brunatnego, stanie przed widmem wielkiego bezrobocia. 25 lat temu odbył się pierwszy klarnetowy festiwal w Piotrkowie. Od tej pory co dwa lata zjeżdżają do naszego miasta miłośnicy klarnetu z całej Polski. Gości ich oczywiście Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Nie inaczej było i w tym roku.
Pierwsze festiwalowe przesłuchania rozpoczęły się już wczoraj i trwały przez cały wtorek, aż do późnych godzin wieczornych. Podobnie było i dziś. Każdy z uczestników ma do wykonania program dowolny, a ogranicza go tylko limit czasowy. Występom przygląda się profesjonalne jury, któremu w tym roku przewodniczy profesor Mirosław Pokrzywiński. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się ponad 200 uczestników z różnych miast naszego kraju, bo Festiwal Klarnetowy jest nie tylko wydarzeniem w Piotrkowie. To także wydarzenie muzyczne na skalę całej Polski i co ciekawe, w tej chwili jest już także festiwalem wielopokoleniowym. Laureat pierwszego konkursu, który odbył się w 1995 roku, zrobił doktorat, habilitację, jest profesorem i jest w tej chwili członkiem jury. Czyli grał jako student w 1995, a teraz uzasadnia innych młodszych kolegów. Przesłuchania odbywają się na wszystkich szczeblach kształcenia muzycznego, w grupie solistów i zespołów. Przed jury, jak co roku, postawiono zadanie niełatwe, choć jak podkreślają, niezwykle przyjemne. Bardzo przyjemne zajęcie, robimy to z wielką troską o to, żeby nikogo tutaj z tych utalentowanych młodych ludzi nie pominąć, nie stracić z oczu, jak to się mówi. I na szczęście widzimy, obserwujemy to od wielu lat, że takich właśnie rodzynków jest coraz więcej. Także bardzo się z tego powodu cieszę. Przesłuchania potrwają do soboty. Już po raz 23 młodzi recytatorzy z całego powiatu piotrkowskiego zmierzyli się na słowa w małym miejsko-powiatowym konkursie recytatorskim. Konkurs odbył się dziś w Miejskim Ośrodku Kultury. Przesłuchania konkursowe odbywały się w trzech kategoriach wiekowych i tak w zależności od kategorii uczniowie mieli do przygotowania jeden lub dwa dowolnie wybrane utwory poetyckie. W tym roku prym wiedli Szymborska, Tuwim i Gałczyński. Tematyka wierszy była dowolna, dlatego też podczas dzisiejszego konkursu każdy wybierał to, co najbliższe jego duszy, bądź też to, co dawało mu najwięcej oratorskich możliwości. Utwór Dziad wybrałam, ponieważ jest to moja lektura w tym roku i bardzo mi się spodobała, więc zdecydowałam, że ją wybiorę. I wiersz Tadeusza Różewicza również bardzo mi się spodobał, kiedy akurat szukałam wiersze na ten konkurs, to akurat ten mi przypadł do gustu. Dzisiaj przygotowałam wiersze pod tytułem Wołanie Eurydyki Jona Szakowty i Radość pisania Wisławy Szymborskiej. Dlaczego akurat te? Ponieważ myślę, że najbardziej przypadły mi do gustu i najlepiej mi się je recytowało. Konkurs ma już swoją tradycję. Rokrocznie zgłaszają się do niego i dzieci, i młodzież z Piotrkowa, a także z całego powiatu. W tym roku w konkursie udział wzięło ponad 60 młodych recytatorów. A na co jury podczas tegorocznego konkursu zwracało szczególną uwagę? Przede wszystkim na to, czy dziecko właśnie utożsamia się z tym tekstem, czy chce coś powiedzieć ważnego przez ten tekst, w jaki sposób interpretuje, czy rozumie, że teatr jest to coś innego niż prezentacja poezji. Kolejna edycja konkursu za rok. Dialog pokoleń, nowe wyzwania dla doradztwa zawodowego wobec zmian na rynku pracy. To tytuł konferencji, którą zorganizowali Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Celem spotkania było m.in. ukazanie różnic pomiędzy pokoleniami na rynku pracy i metod efektywnej komunikacji między nimi oraz trendów odpowiadających na potrzeby współczesnego rynku pracy. Rynek pracy od zawsze jest zróżnicowany pokoleniowo. Jednak dziś, w dobie ekspansji nowoczesnych technologii, różnica ta jest szczególnie widoczna. Dlatego tak ważna jest międzypokoleniowa komunikacja. Między innymi ten problem poruszano podczas konferencji zorganizowanej w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Spotkanie miało charakter wielowymiarowy. Poza wykładami i prelekcjami podkreślającymi znaczenie doradców zawodowych, były też warsztaty dla studentów oraz relacje z badań i ankiet na temat, jak żyje się w Piotrkowie. To właśnie młodzi ludzie potrzebują przygotowania do znalezienia pracy, ale nie jakiejkolwiek.
przygotowujemy studentów do tego, aby mieli jak najszerszą informację o tym, co dzieje się na lokalnym rynku pracy, o tym, jakie podejmować decyzje i zawodowe, i edukacyjne, ponieważ uczymy się przez całe życie. Przygotowujemy także do tego, aby jeżeli jest taka konieczność, wykonują zawody, które wymagają mobilności, aby przygotować ich do właśnie tej mobilności, do poszukiwania pracy także poza miejscem zamieszkania w Polsce, ale i na terenie Unii Europejskiej. Konferencje organizowane przez Centrum Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowskiej Filii Uniwersytetu odbywają się cyklicznie. Miejsce nie jest przypadkowe. Studenci za chwilę staną przed wyborem swojej drogi zawodowej. Jest to bardzo ważna i istotna kwestia uczelni, szkół wyższych. Troska o los absolwenta, czyli to, co będzie robił po zakończeniu studiów. Tym bardziej, że w społeczeństwie nie tylko polskim krąży ta uporczywa plotka, że ukończone studia równają się zdobyciu pracy. Nie, ukończone studia dają mnóstwo możliwości, natomiast tego typu konferencje pokazują, jak te możliwości spożytkować na trudnym, nie ukrywajmy, rynku pracy w Polsce. Może pracy jest sporo, ale niestety nie ma jej na tyle satysfakcjonującej, aby każdy absolwent, nawet filii w Piotrkowie Trybunalskiej, był zadowolony. Konferencje odbywają się raz do roku. Mając 15 lat, zainteresował się magicznym światem farmacji. Produkcja leków i ziołolecznictwo w końcu stało się nie tylko pasją, ale i zawodem, a w efekcie również zajęciem z dziedziny muzealnictwa. Mateusz Danielczyk z Bełchatowa kolekcjonuje zabytki związane z aptekarstwem. Wczoraj, w Dniu Farmaceuty, swoją pokaźną kolekcję zaprezentował w muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Gromadzone przez lata farmaceutyczne eksponaty stanowią dziś pokaźną kolekcję. Wśród ampułek czy opakowań po medykamentach sprzed nawet 200 lat można zobaczyć sprzęt do wykonywania leków, tabletek czy mikroskopy, wagi apteczne, a nawet narzędzia medyczne. Ta farmacja dawna, czyli koniec XIX wieku, początek XX, to jest całe moje życie. Można by powiedzieć nawet, że ja na co dzień pracuję w tym stroju XIX-wiecznego aptekarza, jak aptekarz z tamtych lat zresztą. Pracuję na tych rzeczach, na tych utensyliach, materiałach, na których oni pracowali. Dlaczego? To pytanie można, mogę odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, iż po prostu bardzo darzę sympatią tamten okres historyczny i po prostu jest to dla mnie miłe, jeżeli mogę ocalić od zapomnienia to, co już praktycznie, można by powiedzieć, odeszło w zapomnienie. Ci, którzy wystawę już zobaczyli, są pod wrażeniem tego, co udało się zebrać panu Mateuszowi. Zbiory pozwalają nie tylko poznać daleką przeszłość i przypomnieć to, co jeszcze niedawne. Fantastyczne są te tutaj, że jest taki pasjonat, który potrafi jeszcze to zebrać, to co jest. I możemy sobie teraz pooglądać, jak to dawniej było w tych aptekach. Wiemy, że bardzo dawno to aptekarz był jak lekarz. Szczególnie w małych miejscowościach nie było lekarza. Był aptekarz jak z jakimiś schorzeniami, bólami. To szło się do apteki i tam były leki robione, gotowe, więc to jest jakby powrót do historii. Dzięki Mateuszowi właśnie możemy przekonać się, jak to było dawniej, co jest moim zdaniem nieocenionym zasługą dla niego. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, tym bardziej, że myślę, że wiele osób może właśnie poszerzyć swoje horyzonty, jeżeli chodzi o te tematy aptek i tych medykamentów wszystkich. Ludzie dawniej naprawdę musieli sobie radzić i tak jak rozmawialiśmy przed chwilą nawet o ziołach naturalnych, jak ludzie dochodzili do tego, jak one działają, prawda? No myślę, że Mateusz naprawdę przyczynia się do poszerzania wiedzy na ten temat. Cała kolekcja Mateusza Danielczyka liczy ponad 400 sztuk eksponatów. Na wystawie w Piotrkowie można zobaczyć jej pokaźną część, ale jak mówi pasjonat, na tym zbiorze nie kończy. Choć już powoli brakuje miejsca na gromadzenie eksponatów, to nadal szuka perełek skrywanych w starych aptekach. Jak spędzić piątkowy wieczór? Można wybierać w ofertach. My zwracamy Państwa uwagę na jedną z nich. W piątek wieczorem w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert pod tytułem Rosyjska dusza.
Próby do tego nietypowego muzycznie koncertu trwają już od tygodni. To ma być podróż w inne muzyczne rejony. Artyści: Robert Alberciak, Karolina Justyna, Jolanta Kluzowska, Katarzyna Zawisza chcą pokazać piękno muzyki poprzez utwory rosyjskojęzyczne. To jest taka odpowiedź też na zrobienie czegoś nowego i oryginalnego, żeby pokazać ludziom, że nie tylko angielski czy francuski, też coraz bardziej popularny, ale i rosyjski. Ten wschód, na który się zamknęliśmy jakiś czas temu, a muzyka tam cały czas trwała, była żywa i się rozwijała, co chcemy pokazać tutaj. W tym koncercie chcemy połączyć stare dzieje Auli Pugaciowej, królowej, ikony tak naprawdę rosyjskiej muzyki, czy hitów Anny German z nowymi utworami, które podbijają obecnie rosyjskie listy przebojów. Jakich brzmień będzie można spodziewać się podczas koncertu? Nie zabraknie piosenek dynamicznych, ale i tych romantycznych, jak choćby taki utwór. Szanowni Państwo, zapraszam już 17 maja w piątek o godzinie 18 do sali widowiskowo-teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury na koncert piosenki rosyjskiej Rosyjska Dusza. Będą piosenki stare i nowe, bilety w cenie 12 zł do nabycia w Miejskim Ośrodku Kultury. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Jak zawsze w każdą środę zapraszam Państwa na magazyn sportowy. Ja się już z Państwem żegnam, do zobaczenia. Piętnastego maja w kolejnym magazynie sportowym w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stafliczuk. Rozpoczniemy od wielkiego sukcesu piotrkowskich zapasów. W 89. Mistrzostwach Polski w stylu klasycznym zawodnicy Atletycznego Klubu Sportowego wywalczyli 5 medali. Mistrzami Polski zostali Krzysztof Jończyk w kategorii wagowej do 55 kg, Dawid Szkodziński w wadze do 63 kg oraz Mateusz Bernatek w kategorii do 67 kg. Dla Bernatka najważniejszą imprezą w tym roku będą Igrzyska Europejskie, a później Mistrzostwa Świata. Przedskok tego, co się może zdarzyć, bo to Mistrzostwa Polski brałem po drodze, troszkę z marszu, bo docelową imprezą teraz, gdzie się będę przygotowywał, będą Igrzyska Europejskie w Mińsku. I tam chcę przełożyć wszystkie swoje siły, żeby wywalczyć medal i dorównać w jakimś stopniu w rywalizacji Geworgowi. No właśnie, bo to jest bardzo ważny rok, rok przedolimpijski, rok 2019. Jest nowy trener kadry, myślę, że te wszystkie dawne zawirowania są już poza tobą i tak naprawdę droga do Igrzysk Olimpijskich jest drogą otwartą. No myślę, że tak. No, zmienił się trener, gdzie trenowałem już 3 lata z tym trenerem za czasów juniora. Bardzo dobrze się dogadujemy i myślę, że może to zaowocować na Igrzyska Olimpijskie. Dawid Szkodziński wywalczył swój 3. złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów. Ma nadzieję, że trener kadry Włodzimierz Zawadzki da mu szansę pokazania się w międzynarodowych zawodach. No myślę, tylko to wszystko będzie zależało teraz od nowego trenera, którym jest Włodzimierz Zawadzki. On teraz będzie tutaj dysponował całą kadrą Polski, także jeżeli zostanę powołany, to z chęcią skorzystam z tego powołania i włączę się do rywalizacji, jeżeli chodzi o kwalifikacje olimpijskie. Najbardziej niespodziewanym złotym medalistą jest Krzysztof Jończyk. Brązowy udało mi się zdobyć w tamtym roku. Przyznam szczerze, że w tym roku nie spodziewałem się aż złotego medalu, ale udało się. Nie chciałem tutaj mówić, że to najbardziej niespodziewany złoty piotrkowski medal, ale okej, sam to powiedziałeś, więc ja to powtórzę. Powiedz coś o finałowej walce. No przy finałowej walce przyznam szczerze, że już byłem tak 50% już pewny, że będę miał, znaczy 60-70% pewny, że już będę miał ten złoty medal, bo było nas 4. Walczyliśmy każdy z każdym i w sumie tak
tylko pierwszej walki jakby obawiałem się, że po prostu mogę przegrać. Wreszcie w dwóch kolejnych walkach już jak moja pewność siebie tak z walką na walkę rosła. Trenerem piotrkowskich zapaśników jest Karol Sala. Zastąpił zmarłego w ubiegłym roku Henryka Grabowieckiego. Nikt w sporcie nikomu nie daje nic za darmo. Ci chłopcy ciężką pracą swoją codziennie, będąc na treningu, no musieli wykonać pewien etap pracy, żeby zdobyć te medale. Nikt nikomu za darmo nie dał. Widzieliśmy to w telewizji czy na internecie, bo widać walki osobiście, w każdym narożniku siedząc, przeżywając z nimi te walki i wiedziałem, że oni dali z siebie wszystko, co mogli. Co mogli, gdzie wyszło naprawdę bardzo ładnie. Mateusz Bernatek, klasa sama w sobie, no ale wiadomo, te Mistrzostwa Polski, tak jak sam powiedział przed chwilą tutaj w wywiadzie, to tylko impreza taka przejściowa, bo on ma zupełnie inne cele na ten sezon i myślę, że na przyszły. No tak, akurat to dla Mateusza to jest jeden tylko, można powiedzieć, takim trybikiem. Te Mistrzostwa Polski były dla niego taką częściową wykładnią, no bo musiał zrobić kategorie wagowe 67, wrócić do swojej wagi po Mistrzostwach Europy. Jego celem nadrzędnym są Mistrzostwa Świata oraz Igrzyska, gdzie najbliższym startem na Igrzyskach Europejskich powinien potwierdzić klasę, uważam, w tej formie, co był na Mistrzostwach Polski. Uważam, że jest w stanie medal zrobić. Dwa brązowe medale w kartuzach wywalczyli Jacek Tomaszewski w kategorii wagowej do 82 kg oraz Łukasz Konera w wadze do 130 kg. W klasyfikacji drużynowej Atletyczny Klub Sportowy Piotrków zajął drugie miejsce za olimpijczykiem Radom. A teraz piłka ręczna. Bartosz Jurecki w sezonie 2019-2020 poprowadzi szczypiornistów piotrkowianina. Zastąpi Dmytro Zińczuka, któremu zarząd nie przedłuży kończącego się 31 maja kontraktu. Jurecki swoją pracę rozpocznie w Piotrkowie 1 lipca. Bartosz Jurecki przyznał, że nie wahał się długo i przyjął propozycję pracy w piotrkowskim klubie. Pierwszy trening piotrkowianin ma zaplanowany 12 lipca. Spotkaliśmy się i przyszła jakby propozycja, przeanalizowałem to i myślę, że to jest drużyna, która cały czas chce się rozwijać i przejść do przodu i tu będę miał stworzone jakby możliwości tego, żeby też budować drużynę. Piotrków w zakończonym już sezonie dobiegającym końca sprawił chyba niespodziankę in plus, bo nikt się tego nie spodziewał, że zajmie 7 miejsce w końcowej tabeli. No tak, drużyna zagrała naprawdę bardzo dobry sezon. W nowym sezonie będą małe też zmiany i od nowego sezonu będziemy przygotowywać się, żeby zaprezentować się też z jak najlepszej strony. Uważamy, że pewna formuła współpracy pomiędzy trenerem a zawodnikami się jakby skończyła. Oczywiście 7 miejsce to jest zasługa również trenera Zińczuka, jak i zawodników, aczkolwiek musimy szukać jakby nowych impulsów dla zawodników, którzy myślimy, że jeszcze mogą zrobić coś więcej, aczkolwiek myślimy, że pod właśnie dowództwem Bartosza Jureckiego. Piotrkowianin zamknął już kadrę na sezon 2019-2020. Nowym zawodnikiem drużyny został bramkarz Artur Kot, który występował ostatnio w Olimpii Piekary Śląskie. Wcześniej działacze zakontraktowali Adriana Turkowskiego ze Stali Gorzów. Przypomnijmy, że z piotrkowianina odchodzą Marcin Schodowski, Grek Orfeusz Andreu, a na wypożyczenie do czeskiego HC Banik Karwina trafi Artur Urbański. Zwycięstwem z Ruchem Chorzów pożegnały się ze swoimi kibicami szczypiornistki Piotrkowi. Podopieczne Agaty Wypych i Dmytro Zińczuka pokonały rywala jedną bramką 29-28. Po 20 minutach wydawało się, że spotkanie zakończy się wysokim zwycięstwem naszej drużyny. Piotrkowia bowiem prowadziła różnicą 5 trafień 13-8, a zdenerwowane chorzowianki popełniały dużo błędów. Od tego momentu coś się jednak zaczęło w grze Piotrkowi, a przyjezdne zaczęły mozolnie odrabiać straty. W 29 minucie było tylko 15-14, a pierwszą połowę zakończyła skutecznym rzutem Anna Wasilewska. 10 minut po wznowieniu było 19-19, bardzo dobry mecz rozgrywała Joanna Rodak. Trafiała zarówno ze skrzydła, jak i z rzutów karnych. Do końca już wynik oscylował wokół remisu. Największe emocje były jednak w ostatnich 2 minutach. Przy stanie 27-28 rzut karny na bramkę zamieniła Anna Wasilewska, a decydującego gola rzuciła na 20 sekund przed końcem Kinga Gutkowska. My potrafimy i lubimy robić horrory same sobie i niewiele brakowało, żebyśmy ten mecz przegrały. Na szczęście sama końcówka
poszła po naszej myśli i wygrałyśmy to spotkanie, ale mimo wszystko tak to nie powinno wyglądać. Jeszcze jeden mecz, mecz wyjazdowy w Kościerzynie. Tej Kościerzyny wcale nie można zlekceważyć, bo ona ostatnio gra całkiem nieźle. Tak, wygrały z Jelenią Górą, wygrały z Chorzowem i bardzo się nastawiają na nas. Nie jest to tajemnicą, że trener się wypowiedział, że chciałby jeszcze pokazać, że Piotrkowie też potrafią pokonać, więc myślę, że czeka nas ciężkie spotkanie, ale będzie to już ostatnie spotkanie i myślę, że trzeba wszystkie siły na ten mecz włożyć i wygrać, bo już tak naprawdę w dzisiejszym spotkaniu było widać troszeczkę wakacyjną formę, myślę, że i w jednej, i w drugiej drużynie. Ten wynik się stał tak na własne życzenie, bo no grałyśmy no tak nie po swoim, że tak powiem, za bardzo może chciałyśmy, rzuty niepotrzebne w tej obronie, też takie faule na kary dwuminutowe. No ale się skończyło dzięki Bogu na naszą korzyść, głowy są już spokojniejsze, wiadomo, że na to siódmej nie skoczymy, no ale na ósmym kończymy. No tak się stało akurat, że na tym moim pozycji nie ma innych zawodniczek, jest młodsza Kora, której teraz już wszystkim ustępuje miejsca, niech teraz się one wykażą i walczą o to miejsce. Chcę skończyć sezon, że tak powiem, pozytywnie, a nie jeszcze coś robić na siłę. Ja już dałam z siebie naprawdę 100% w tym klubie i już się przestawię może na coś innego. Anna Wasilewska kończy swoją sportową karierę. Nie będzie to jedyna zmiana w naszym klubie. Wiadomo już, że Piotrkowie obejmie nowy szkoleniowiec, a wielce prawdopodobne, że będzie to Krzysztof Przybylski, który odejdzie z Ruchu Chorzów. Z zespołem żegnają się także Zorica Despodowska i Angela Iwanowicz. Obie mają grać w przyszłym sezonie w KPR Gminy Kobierzyce. Na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.